Szczęść Boże, coś wam powiem. Święty Hieronim zauważył, że dzisiejsze wydarzenie opisane w Ewangelii to prawdziwy cud, że jeden człowiek rozpędził cały ten tłum. Jakiś blask i ogień Boży musiał bić z jego oczu. Jego oblicze zapewne jaśniało wtedy majestatem boskości. Ileż mamy takich kościołów, bazylik, sanktuariów, z których bije ten blask. Ale czy akurat boskości? Jest złoto, jest bogactwo, są dzieła sztuki, piękna architektura, nad którą się zachwycamy. Przechadzamy się jak po muzeach. Ileż takich pięknych świątyń przestało pełnić swoją funkcję, bo zabrakło ludzi, którzy by się tam modlili. Ileż kościołów zostało sprzedanych i przekształconych na inne budynki użyteczności publicznej, bo zamiast wypędzać z nich kupczących, wypędzono Boga. Wspominamy dziś Bazylikę na Lateranie, matkę wszystkich kościołów, bo ona odegrała wielką rolę w dziejach kościoła. To jest katedra biskupa Rzymu. To ona została wybudowana jako znak wolności chrześcijańskiej po czasach prześladowań. Od 313 roku, kiedy oficjalnie uznano chrześcijaństwo za religię, wybudowano właśnie bazylikę poświęconą Chrystusowi Zbawicielowi. I jakże to jest wymowne, bo właśnie w Chrystusie Zbawicielu człowiek odnajduje wszelką wolność. To On jest prawdziwym miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Dzięki poświęceniu swojego życia za nas, Jezus Chrystus uczynił z wierzących żywą świątynię Boga. Dlatego chrześcijańskie orędzie przypomina nam, że każdy człowiek jest święty, jest zamieszkany przez Boga i nie możemy kalać go, używając jako środka do jakiegoś celu. Bóg mieszka tam, gdzie ktoś go zaprosi do swojego życia. Tymczasem czynimy ze świątyń, tych budynków, nieustanne targowiska, gdzie nie przychodzimy sprzedawać ludziom żadnych produktów, ale przychodzimy targować się z Bogiem. Ja paciorek, ty mi dobre życie. Ja różańczyk, ty mi dach nad głową. Tak chyba powiedział jeden z bohaterów filmu Kto nigdy nie żył. Tak, targujemy się z Bogiem, ofiarując Mu drobne, a oczekując poważnych darów. Świątynia ma być miejscem modlitwy, a nie dobijania interesów. Modlitwa to autentyczna, szczera rozmowa jak dziecka z ojcem, który tłumaczy, dlaczego coś się dzieje. Bóg nie jest inwestorem, z którym możemy dobijać targu. Świątynia to miejsce składania ofiar miłych Bogu. Pan Jezus złożył swojemu przedwiecznemu Ojcu ofiarę miłości z samego siebie. Ta Jego miłość, w której wytrwał nawet w godzinie największej udręki, ogarnia nas wszystkich. Poprzez kolejne pokolenia dotyka każdego, kto się do Niego przybliża. A zbliżając się do Chrystusa, możemy dostrzec prawdziwe ojcowskie oblicze naszego Boga. Boga, który kocha. A jeśli czegoś od nas wymaga, to dlatego, że kocha. I wzywa do nawrócenia, zwłaszcza wtedy, gdy mówi: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Tyle zajmie mu przywracanie do życia tych, którzy pokręcili swoje życie. Bo jego pragnieniem jest w nas zamieszkać na stałe. My, ochrzczeni jako żywe kamienie, tworzymy widzialne oblicze świętości Kościoła przed ludźmi. Oblicze, które jest powołane, aby przyciągać tych, którzy są na zewnątrz, i dawać światło i pociechę tym, którzy są wewnątrz.